No witam cię, widzę bardzo serdecznie na Case Hug oczywiście dzisiaj, no i zapraszam cię na bardzo piękną bitewkę na 5 cent Chinatown, 5 razy porki, są tu szynki o łącznej wartości prawie 5 koła, więc jak to przegramy, będzie naprawdę Lipton, biorąc pod uwagę, że no 3 koła mi wtedy zostanie na dalszy opening. No, za to da radę się pobawić jak najbardziej, tak? Ale tutaj no ja byłbym usatysfakcjonowany, jakby tą bitwę wygrać się udało. Póki co delikatna dosłownie przewaga na naszym koncie, która w tym momencie się zakończyła. Zobaczmy teraz te trzcinie porki, bo one kosztują jednak troszkę więcej, 560. Jedna taka strzynia, mój oponent dostaje kosę, ale my tutaj z przytupem dwa razy droższe, Shadow Dodger Fate, więc naprawdę super. No ale te lore, no niestety tutaj tą przewagę botowi oczywiście dają. I są bandaże, stary, są bandaże, które 1900 kosztują i to jest właśnie item, jakiego ja potrzebowałem z tej strzynki. O to chodzi, wariacie. No i zobacz, wuja Nitro, no tutaj pokonany, no tak naprawdę tutaj pan prowadzący pokazał, kto jest lepszym wujkiem tutaj, tak? Oczywiście, no wujek musi dać skina dla widza, tak? Jak chcesz oczywiście wygrać, sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk, napisz, dołącz na Discorda, bo jest odpalony kolejny giveaway dla Discordowiczów. No jak oczywiście osobom pełnoletnim jesteś, no to użyj kodu Crocs na Case Hugu, wystarczy, że zaloguj się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście magiczny zielony plusik, jak dajmy na to chciałbyś płacić sobie blikiem, no to tutaj oczywiście kodzik Crocs i przez 2x wpisujesz, 10% więcej możesz odebrać, dodatkowo dwie skrzynki na start, oczywiście dla nowych użytkowników, no i oczywiście jak z kodem Crocs wpłacasz i wpłacisz sobie tam minimum bodajże chyba dychę, no to możesz do tych obu konkursów sobie dołączyć, a linki oczywiście do nich w piętym komentarzu i na skinsforfree.pl, więc zapraszam serdecznie oczywiście do dołączenia do tych konkursów, na oczywiście tutaj Case Hugu, jak i oczywiście na Discordzie. A my lecimy z kolejną bitwą, mamy 10 koła, bardzo sympatycznie tutaj odcinek został zaczęty. No Nitro, jakbyś nie wiedział, ma nawet tutaj swoją skrzynkę własną na Case Hugu, która trochę kosztuje, ale jak uzbieram troszkę większy budżet, no to możemy się ją tutaj zająć jak najbardziej. Skrzynia Kingdom, dorzuciłbym tutaj z dwie, C4, no tutaj dawno się, że tak powiem, nie widzieliśmy. 4 koła taka bitwa, no myślę, że skrzynki jak najbardziej tutaj satysfakcjonujące, tak? Więc wrzucam oczywiście losowego bota, no i bot i samu się teraz wylosował, więc okej, okay, fajnie tutaj ten odcinek, że tak powiem, w takim klimacie starego pompa teamu, stary. Daj znać w komentarzu, czy oglądałeś, bo dla mnie to jest naprawdę stary, no muszę się przyznać, no ja, że tak powiem, no to było moje dzieciństwo, tak? TWD i samo w ogóle, no naprawdę to jest seria, którą na zawsze będę miał w serduszku. Tak samo FIFA właśnie i samo z Nitrem. No to były rzeczy stare, które ja uwielbiam oglądać, ale kiedyś YouTube oczywiście był inny, a dzisiaj to już... A dzisiaj kurwa już nie ma YouTube'a, kiedyś to było. Tak? Tak bym to mniej więcej ujął. Ale coś chciałem powiedzieć jeszcze, no coś chyba, że... Że co? Masz, możesz sobie też diamenty tutaj zdobywać eventowe i możesz sobie potem tą walutę eventową wydać w oczywiście zakładce eventowej. Za każde ileś tam wydane na skrzynki dostajesz właśnie odpowiednią tam ilość tych elementów, więc możesz sobie oczywiście to obbadać. No i też grając na stronie jest to rzecz bardzo ważna, która daje naprawdę bardzo dużo. Możesz sobie zdobywać level, tak? Ja mam 96, zaraz wbijam 97. Dzisiaj mam nadzieję, że to się uda zrobić. 5500, okej, okay, ile overall? No dobra, coś jesteśmy na plus jak najbardziej. Mam nadzieję, że to się uda zdobyć, bo za 97 level naprawdę stary. Zobacz, jaka tu nagroda jest. Tutaj jest 2000 ponad złotych. No naprawdę, naprawdę wow. A zapytasz, co daje ten level. Z każdym levelem, słuchaj, możesz sobie darmowe skrzynki otwierać codziennie za free. To jest naprawdę super mechanizm, którego ja naprawdę jestem mega fanem, bo tak naprawdę codziennie możesz sobie kilka stów za frytę zdobyć, w zależności oczywiście od twojego levela, odbierając te wszystkie skrzynki. Nawet taki kałaszek stary, dziennie to jest, zobacz, to jest naprawdę bardzo fajny skin dziennie, którego możesz sobie oczywiście wypłacić, albo sprzedać i otworzyć oczywiście skrzyneczkę. A my lecimy oczywiście dalej z bitwami, no bo jak oddają, no to wiadomo, że będą oddawać dalej, tak? To jest bardzo tutaj dobre podejście pana prowadzącego, ale pamiętaj gościu, jak wygrasz taką sumkę, która ci jest satysfakcjonuje w skinkach, no to wypłać sobie, żeby tego nie przegrać. To jest naprawdę rada złota od wuja Kroko dla ciebie, którą cały czas powtarzam, że jak jesteś na plus, to sobie wypłać. Nie ma co kusić losu, stary, serio. Ja jestem tutaj osobą doświadczoną, która wydała na skrzynki bardzo dużo, więc przyjmij taką radę, nie tylko na skrzynki w sumie. Więc przyjmij tutaj radę od wuja, jak jesteś na plus, jak jesteś zarobiony, jak ci się skin podoba, wypłać. Tyle. 600 zł hiperwestian, tutaj różnica dosłownie minimalna, no ale jak chyba.
Akihabara z Gearbox. Przypominam, śniada 380 zł. No taka skromna przebitka 10x, tak auk za 1300. Czy tam coś jeszcze jest, co może mi to podreperować trochę? No jest to śnia i love, niby. Tutaj spada jakaś MK. No a co z tego, jak zobacz, nawet ten Max Stalker w Factoryniu. No, sprawia, że mój oponent tutaj naprawdę oddala się tutaj z całą pulą. A pula, no będzie sympatyczna, tak? No są to szczęki łącznie za 7 koła, więc tutaj drobnych nie będzie, nie jest to bitwa o drobne. 280 teraz Incendiary, więc zobaczmy, jest Wasteland Rebel. 217, okej, dalej co mamy? Digielek. Szczęki króla teraz, no cesarz M4. No i klasycznie, zobacz, to jest to, o czym mówię, stary. To jest to, o czym mówię, tak? Tutaj ewidentnie przedobrzyłem trochę, nie? Mogłem kurczę odpuścić. Co to jest za MK, przepraszam bardzo? Global Offensive? Przysięgam, pierwszy raz? Takie coś, chyba na oczy widzę. Co to jest za skin? Nie mam pojęcia. 680. Okej, okay. Najdroższa skrzynia, która może nas odbić. No bo może nas pogrążyć, tak? No skrzynia Pizzo tutaj dużo nie zmieni. 900 zł, ale to wszystko idzie na konto. No, nie podoba mi się to, naprawdę bardzo mi się to nie spodobało. Na koniec, jest to bitwa na 3 osoby. Jeżeli taką bitwę uda nam się ugrać, to jestem pewien, że profit będzie konkretny. Ale zobaczmy, pierwszy trzeba to wygrać. I chyba zaczynamy najlepiej. 1300 zł. No ten kałach kafle. A zobaczmy dalej, są gamma dopplery. Nie ma naprawdę tragedii. Powiedziałbym, że nawet chyba objęliśmy prowadzenie, ale ostatnia scena. Crystal Knife. No wygraliśmy, ale 106 koła. Szczerze? Spodziewałem się koło 12. Tak totalnie szczerze, nie? Skrzynia za 2 koła. No jest to, nie ukrywam, teraz chyba jedna z moich ulubionych skrzynek, odkąd zmienili mi pokera, więc zobaczmy. Pierwsze otwarcie. 1000 zł na minus. Podejście numer 1. Zobaczmy, jak będzie teraz. Fire Serpent, no jest to Batysk, więc to będzie... No jakiś tam proficik delikatny jest, ale to jest najważniejsze, stary. To jest to, co nas interesuje. Wbiliśmy level i w tym momencie... Dzień dobry, 2000 za frytę. A to zobacz, dostaliśmy w postaci tego noża jakiegoś. Dostaliśmy balansu. Dostaliśmy nóż, który możemy sprzedać. No i super. I o to chodzi. I zobacz, naprawdę skiny konkretne. No ten haul. Ajajajajaj. No naprawdę. Ale zobacz, no póki co... Tak naprawdę tylko jedno otwarcie dało nam plus. To nie był jakiś plus niesamowity, bo był to plus rzędu 300 zł. A jak wychodzimy na minus, no to wychodzimy... No tak po kafla. Póki co, no teraz chyba najgorszy w ogóle drop. Ale zobaczmy, czy będzie przełamanie. O Jezus Mary, to nie jest bo przełamanie, jakiego oczekiwałem. 500 zł. No spróbujmy jeszcze raz, no ja tutaj... No, ten Fire Serpent wyglądał spoko. Ale no dobra, nie będzie ostatni raz. Najwyżej skrzynia nitrem nie wyzeruje. To jest Fenek. 1800. Czasem zaryzykować muszę, okej? Okay? Ale to, że ja ryzykuję, to nie rób tego samego, tak? Pierwsza skrzynia, no właśnie, bo to się skończy tak jak u wuja. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro. Coś tam, Murzyk od Kroxi. Siema.